No cześć Wam, dzisiaj postrzelamy trochę w małpkę, ale spokojnie, spokojnie to tylko wirtualna małpka, nikomu nic się nie stanie. Zobaczmy, co będziemy robić. Ok, czyli widzimy, że strzelamy w małpkę, i w momencie, kiedy kula dotknie jej, pokazuje się coś na wzór krwi i rozpościera się po całej małpce, czy przynajmniej po jej części. Uzuwamy cuba i dodajemy małpkę, żeby było w kogo rzucać kulami. Mamy małpiszonka, może go troszkę tutaj subdywidujemy. damy Modifier, Subdivision, może z dwa razy. Teraz twórzmy kulkę, którą będziemy strzelać, czyli Mesh, UV, Sphere, może pomniejszmy Y, cyk, zaaplikujemy skalę, dodamy lokację, następnie do klatki, na przykład 30GY, pach i lokacja. Mamy już animację, nie jest to świetna animacja, ale tu nie chodzi o samą animację pocisku. No dobra, żeby taki efekt uzyskać, musimy dodać dynamic paint. To nasza kula będzie pędzlem, a małpa będzie kanwasem. Więc klikamy najpierw na małpę, wybieramy dynamic paint i wybieramy canvas, add canvas. Następnie kula będzie dynamic paint, tyle że to będzie już brush. Dodajemy brush. Tutaj paint color, no na jaki kolor chcemy malować? Na czerwony, więc wybierzmy sobie tutaj czerwony. I tutaj raczej więcej nic nie musimy zmieniać. Może też dodajmy jakiś materiał do naszej kuli, żeby ona nie była taka biała. Oczywiście możemy ją ustalić na czerwone, ale to nie ma jakiegoś większego znaczenia. Może jakaś taka trochę w kolorze łuski, choć może nie do końca. Ale dobra, lecimy dalej. Klikamy na małpiszonka. Tutaj też musimy dodać jakiś materiał, inaczej się nie da. Dodajemy new. Tu nie ma znaczenia, jaki to będzie kolor. Otwieramy sobie to narzędzie Dynamic Paint. Schodzimy w dół. Tutaj zostawiamy tak, jak jest. My chcemy używać painta, tak? To będzie. Vertex Paint, schodzimy sobie w tu i tutaj mamy output, zobaczcie, mamy Paint Map Layer, musimy sobie to dodać, więc dodajemy i teraz, żeby to wszystko zadziałało, bo zobaczcie, włączam sobie spację, ale jeszcze tego efektu nie widać, więc, żeby to zadziałało, musimy przejść sobie do Shadingu i powiedzieć, że my korzystamy z tej mapy, czyli dajemy Shift, a input, następnie Vertex Colors i tu, zobaczcie, mamy właśnie tą mapę. Dołączamy kolor do koloru i to jest wszystko, co musimy zrobić w Shadingu. Teraz widzimy tutaj już czerwoną plamę, ale małpka jest czarna. Więc, żeby to zmienić, przejdźmy sobie tutaj na dół i tutaj będziemy mieć gdzieś w initial color, zmieniamy na kolor i już jest biała. Super! Więc, żeby zmienić jej kolor, to też możemy sobie tutaj zmajstrować i na przykład zrobić naszą małpkę na zielono. No, i teraz, no i teraz, zobaczmy czy działa. Wracamy sobie do klatki pierwszej, włączamy spację, cyk, no i jest! Hurra, małpka dostała! Ale, ale, zobaczcie, nic tutaj się nie rozpościera i za... pamiętajcie sobie to, że zazwyczaj, jeżeli mamy jakieś keszowanie, tak, bejkowanie, keszowanie i tak dalej, to zazwyczaj, jeżeli coś Wam nie działa, to trzeba zapisać plik, bo to jest niezbędne, żeby tutaj zbejkować coś czy skeszować. Więc zapisujemy, powiedzmy, jak to będzie małpka. I co teraz jeszcze musimy zrobić? No chcemy zrobić tak, żeby ta plama nam się rozpościerała, tak? Ja już tutaj nie będę tworzył trzech pocisków. Jeden zupełności wystarczy, więc żeby to nam zadziałało, przechodzimy sobie tutaj w dół i mamy efekt. Klikamy na efekt i mamy tu trzy fajne efekty. My akurat będziemy chcieli skorzystać z tego spread, więc klikniemy sobie na niego, dajemy spację i pach! Zobaczcie, jak super to wygląda. No i ekstra! Tak naprawdę nasz efekt jest już gotowy. Mamy małpkę, mamy pocisk, wszystko działa świetnie. Pamiętajcie, jeżeli korzystacie właśnie tutaj z Paint'a i chcecie zmieniać kolory, to zawsze tutaj musicie sobie dodać ten Paint Map Layer, a później w shadingu też musicie go tutaj dodać jako atrybut. Oczywiście tutaj możemy to rozbudować, możemy zmieniać sobie tutaj te shadery, możemy je łączyć, możemy tutaj dawać fajne efekty, no ale to już nie dzisiaj. Dzisiaj chciałem Wam tylko pokazać, jak stworzyć sobie taki fajny efekt. Tu oczywiście mamy jeszcze takie współczynniki, jak szybko chcemy, żeby to się rozpościerało i tak dalej. Da jeśli damy sobie tutaj na przykład trójeczkę, pach, to teraz to wszystko będzie się rozchodzić dużo szybciej i w znacznie większym zakresie. Oczywiście, jeżeli coś by Wam tutaj też nie do końca działało, na przykład yy, mielibyście na przykład małe takie obiekty, które nie zawsze są wykrywane, jeżeli jakaś animacja przebiega bardzo szybko, to nieraz trzeba tutaj zwiększyć te substep, żeby mieć pewność, że to będzie w porządku. Zbejkujmy sobie to, dobra, starczy, bo nie potrzebujemy aż tyle. Pach, no i świetnie, działa elegancko. Czyli właśnie widzicie jeden z kolejnych fajnych przykładów, do czego może nam posłużyć Dynamic Paint. I pamiętajcie też, że tutaj posługujemy się takim czymś jak Vertex Paint, tak naprawdę do tego, żeby to wszystko tutaj nam zadziałało i w przyszłości też opowiemy sobie o tym narzędziu czy o tej metodzie Vertex Paint, malowania werteksów. Jest ona naprawdę świetna, także stay tuned i do zobaczenia.